I witajcie, jestem Hebi, witam w kolejnym odcinku, znaczy w pierwszym odcinku nowej serii, serii z Resident Evil 4. Co prawda pytałem się was w pierwszym odcinku Painkillera Battle Out of Hell, jaką chcecie, między innymi Resident Evil 4, tam był To The Moon i chyba Condemned Criminal Origins. Niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi. No i jest mi przykro z tego powodu, ale zdejmę se sweter. Ale dobra, mniejsza o to, czy ktoś głosował, czy nie. Mamy Resident Evil'a i jak widzicie, ja już tu trochę pograłem, znaczy przed rozpoczęciem serii, żeby sobie przypomnieć sterowanie i tak dalej. I mamy dwa tryby trudności, normalny i łatwy. Ja będę grał na łatwym, tym razem nie na normalnym, ponieważ lamię. W tego lamię, a szczególnie, że to jest takie... Musiałem się teraz zamknąć, było to Resident Evil 4, ja się tym jaram, jak mała dziewczynka. A teraz kacztynka. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Mamy takie fajne przedstawienie. Dobra, nieważne. That horrendous incident. Lala. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us are in. Must be my imagination. Sorry it took so long. Thank you.
Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? A już chciałem powiedzieć, przechodzimy do gry. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Okej, okay, jesteśmy z nimi, nie chcemy gadać. I tak się, tak wygląda właśnie ta gra. Nie wiem, czemu są te paski u góry i na górze. Na wyższych rozdzielczościach właśnie takie coś jest. Na tych niższych jest cały ekran, ale na najniższych tych to jest bez sensu, bo później na rozciągnięcie na HD to będzie wyglądało jeszcze gorzej. I tak, i dlaczego ta pierwsza cutscenka miała takie znaczenie? A otóż dlatego, że jakby to powiedzieć, jakby przedstawiała drugą część, wydarzenia z drugiej części Resident Evil, nie z pierwszej, wbrew pozorom. I przedstawiała, co spotkało właśnie Leona. Tak, bo Leon był właśnie policjantem w Raccoon City. Pierwszy dzień to był jego. A to zresztą jeszcze się dowiecie. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! No gość jest, delikatnie mówiąc, nieposłuszny. Ale padł na jednego strzała. No shit, tak delikatnie mówiąc. Ja bym powiedział holy shit! Ale to. Outgoing teammate. There's still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Yes, sir. To nie jest zombie. Dlaczego to nie zombie? Dobra, tam sobie co, ktoś krzyczy niedobre rzeczy. Tu mamy czachy. Wiem, że na górze mamy... właśnie, amunicję. Mogę tędy wyskoczyć? Bo byśmy normalnie nie weszli. A już wracam do opowiadania. Co i jak. No, Leon S. Kennedy, były policjant w Raccoon City, w sumie to był jego pierwszy dzień służby. I tu mamy ten. Spójrz w dół. Oh no. No, to jest taki... To jest gra od Capcomu. Capcom, jak wiecie, jest japońską firmą, więc cutscenki, jakieś rozmowy, to będzie dużo tego. Co jeszcze takiego tutaj ważnego? Sterowanie. A, dobra, to może najpierw zapisywanie, ponieważ tu już mamy
pierwszy zapis. Zapisujemy tylko w konkretnych miejscach przy takich właśnie maszynach. Tu, jak widzicie, już sobie grałem. No, było to każdy ten, to jest albo co? Albo maszyna, albo koniec rozdziału, to wtedy się zapisuje. Sterowanie. Sterowanie też tutaj jest takie trochę inne. Mamy znak. I mamy pieska. Go warto uratować. On nam pomoże. Taka wdzięczność. Pieseła wilkoła... Wilkoła. No jak to się mówi? No nie wiem. Mogę tędy przejść? Nie mogę. Dobra, bo tutaj bym musiał zmarnować jeden pocisk. To w sumie lepiej jeden pocisk niż... Un forastero! Un fola coś tam. Sterowanie. Sterowanie... Aha, jeszcze jedna, tak. Bo pewnie spytacie się, czemu nie nagrywam wersji HD, bo jest Resident Evil... Aha. Ultimate HD, czy coś takiego. O, tu mamy babkę, trochę przybitą babkę. Czemu nie nagrywam w HD? Posiadam co prawda wersję HD. To jest ta wersja zwykła. Na Steamie ją posiadam, ale... Ale jej nie nagrywam. Ponieważ jest ciula to zoptymalizowana i... Ty żyjesz czy nie żyjesz, bo nie wiem. Nie żyjesz. Ale jej nie nagrywam, ponieważ... W nich nie strzelały, bo to jest... oskryptowana i tak... Uciekną. Aha, ty już nie żyjesz, tak? Wersja HD jest słabo zoptymalizowana, co prawda ma tam jakieś usprawnienia, ale jest słabo zoptymalizowana i mi chodzi w pokazie slajdów. Więc ta wersja to jest jedyna, w którą mogę pograć. Ona się nie różni za dużo tylko no, w sumie grafiką, tak? Jest podbita do tego HD. Czy tam Full HD. Nieistotne. Czym się różni jeszcze ta wersja? No w sumie różni się jeszcze jednym czymś. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Instrukcje gry. Mogliby to jakoś inaczej. No, tu mamy... jakiś tam... no. Jak sterować. Tylko, jak widzicie, jest pokazane na padzie. Ja nie gram na padzie. Ja gram na klawiaturze. Ponieważ ta gra jest jakby portem. Portem z konsoli. Oczywiście każdy Resident Evil wychodzi najpierw na jakąś konsolę. Chyba tylko nie. Tu mamy tego gliniarza jednego. Chyba tylko nie wyszedł na konsolę najpierw na konsolę Revelation 2 i teraz Umbrella Corps. Tak, każdy jest naszym wrogiem. Kurde, nie umiem strzelać. Dobra. Tutaj prezentuje się nasz ekwipunek. Mamy shotguna jeszcze. Okej, poumierali. Ale przychodzi ich więcej. Więc to jest takie pierwsze, jakby... Można powiedzieć, większe starcie. Więc no, trzeba się postarać. Bo mogą nas zabić. A umrzeć podczas pierwszego odcinka to jest... Powiedz.
Kurczę gnoje. Aj. Chciał mnie udusić, gnój. Muszę przeładować. Muszę przeładować. Jest, można powiedzieć, dosyć słabym portem. Ponieważ, no, nie możemy sterować przy pomocy myszki, tylko przy pomocy klawiatury. Mam nadzieję, że nie powinienem tak szastać tą amunicją, ponieważ ona się jeszcze przyda. Szczególnie do shotguna. Ja myślę, że on powiedział Hakuna Matata. Owe ciule. Ile was tu jest? Trzeba uważać na te rzucane ścierwa, bo to jest, kurde... Bo to jest najgorsze gówno. O! Koniec walki. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil 4. Kurde, kołam Resident Evil, jak... Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Okej, okay. Ja se zmienię na pistolet, teraz mogę. Coś chciałem powiedzieć, aha, no właśnie, sterujemy tylko przy pomocy klawiatury, myszkę możecie sobie odłożyć. Dopiero w Ultimate HD to zrobili, że można sterować, no jak się nazywa, myszką, znaczy, no wiecie, kamerę i tak dalej. Bo teraz mamy tak, że wsadem chodzimy, strzałki to jest kamera. Shiftem celujemy, wsadem machamy tym celownikiem, enterem strzelamy, kontrolem biegamy, lewym shiftem wyciągamy nóż. Takie można powiedzieć. Powiedzieć takie, takie, no, zabawy. To sobie trochę poszukamy. Te granaty zbieramy, bo one w jednym momencie się przydadzą. A z tego co innym... O, i mamy dwa rodzaje... trzy rodzaje nawet roślin, ale obecnie mamy tylko dwa. Mamy czerwoną i zieloną. Czerwoną, jak możecie zobaczyć, nie możemy zjeść. Za to zieloną już tak. Ale jeśli połączymy właśnie czerwoną i zieloną, to leczy nam całe życie. Bo zielona leczy tam jakąś tam ilość, ale właśnie czerwona połączona z zielonym leczy całość. I co jest? Nawet fajne, nawet fajne. Mam jeszcze żółtą. Żółta roślina w połączeniu z zieloną. Wszystko możemy musimy połączyć z zieloną. Zwiększa nam poziom życia. Co jest bardzo, bardzo przydatne. Bo jak widzicie, ten taki mocniejszy pasek biały na naszym poziomie życia, to jest właśnie miejsce, do którego właśnie możemy wyleczyć nasze życie. To jest takie nasze maksymalne. Tu mamy krowę. Krowę nie będziemy zabijać, bo ona i tak nam nic nie da. Zmarnujemy tylko amunicję i czas. O, właśnie mamy tutaj zieloną. Oczywiście możemy połączyć czerwoną, zieloną i żółtą. I z tego połączenia nie dość, że nam da uleczyć całe życie, to właśnie jeszcze je wzmocni. Tam coś jest, tylko nie pamiętam, jak się tam trzeba było dostać.
No nie, no tędy tutaj... To ja byłem. Czy to jakieś wyjście przez to okno? Okej. Gdzieś to migało. Po tamtej stronie? No warto przeszukiwać takie rzeczy, bo wiecie... Tu to migało. Mamy spinel. Spinele w sumie służą do sprzedaży. Teraz wiecie co, w sumie stąd pójdziemy. Tu i tak nie weźmiemy nic. Pokażcie mi mapę. Dobrze tam. I co chciałem powiedzieć jeszcze? No, testerowanie jest największym minusem tej gry, jednak ja już jestem do niego przyzwyczajony i mi byłoby się ciężko teraz przestawić na sterowanie myszką. Co prawda są mody, które dają to sterowanie myszką, no ale ja z nich nie korzystam, bo po co? Bo po co sobie utrudniać życie? Jak mi odpowiada sterowanie myszką. No i właśnie, to jest taki kolejny minus, ponieważ to jest sterowanie przystosowane pod pady, więc te wszystkie... Oho, to jest jeszcze jedna strzelanka. To jest... Przystosowane pod pady, te sterowanie. Oni i tak by nas zaatakowali, więc... Dobra, niech podejdzie, niech podejdzie. Dobra, pokroiłem cię. Dobra, ty mi nic nie zostawiłeś, gnoju. No, umrzyj. O ty, kurde, kogucie. O ty, kurcze, kogucie. A tam widzę, kurka zniosła jajko. A wiecie co? Zrób tak, że połączę to z tym. I użyję. Widzicie, no nie podniosło się jakoś dużo. Ale zawsze coś. To zaraz przeczytamy. Chciałem to jeszcze wszystkich porozwalać, póki mam czas. Okej, umarł. No i właśnie wyskakują nam te całe jakby to powiedzieć. O, właśnie mnie trafił. Że oni zadają takie holendarne obrażenia. To jest masakra. Niektórzy mają taką wytrzymałość. Że no ja nie mogę. No. Chyba wyczyściliśmy wszystko. To jest groźny piesek. To chyba jakaś rodzina z moim psem. Bo tak samo, zaszczeka, podejdziesz, ucieka lub się kuli. No. I wyskakują te całe takie... jak to się nazywa? Na przykład trójka, jak tam było przy drzwiach. Przyciski na klawiaturze. Ale ja sobie teraz w tym momencie zapiszę. Tutaj. I na dzisiaj zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy kontynuowali naszą przygodę i przeczytamy tą kartkę i zastanowimy się, co to jest. What a news! Ale to było na tyle. Więc ja się będę z wami żegnał, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie coś zapytać, coś dopić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.